witam Was z mojego centrum dowodzenia, ale dzisiaj nie gotujemy w kuchni, tylko przyszłam się przywitać, ponieważ w dniu dzisiejszym właśnie wyjeżdżamy w góry. Ja już mam wszystko popakowane. Tutaj jest nasza spożywka, rarytaski, słodycze, które zabieramy w górę oraz bułki, żeby zrobić, bo my jutro o 6 rano już mamy być na szlaku, więc ja jutro wstaję o godzinie 4. Tu już mam ugotowaną zupkę dla dzieci. Tyle dzisiaj zrobiłam. Dalej idziemy. Ugotowany mam już makaron. Ogólnie kuchnię też ogarnęłam. Następnie przechodzimy do salonu, w którym zniknęło prasowanie, które wczoraj ogarnęłam w całości. Wszystko jest porozkładane. Tu są walizki. Mamy plecak w plecaku i kijki. Laptop, żebym dała radę Wam poobrawiać filmy, które niestety nie skończyłam wczoraj robić, dlatego że tam leży router. Wczoraj nam wieczorem padł internet, zdążyłam wysłać Ksawerego pracę z techniki. Musiał robić jakieś obwody elektryczne i ledwo skończyłam wysyłać jego pracę, jak padł nam internet. I dzisiaj dzieci z rana w szkole korzystały z internetu, tego z telefonów komórkowych. I dopiero o godzinkę temu niecałą przywrócili nam internet, naprawili nam, bo po prostu byłaby padaka. Więc i router przy okazji został wymieniony, bo na początku myśleliśmy, że jest to wina routera. Router też już był słaby, bo już gubił zasięg. Więc tak, walizka, moje kosmetyki, sprzęt do nagrywania. Zmieściłam w tym małej saszecie. Nie pojechałam jednak do Lublina, nie wyrobiłam się. Za dużo rzeczy było jeszcze w domu do robienia. I ogólnie bym tego nie ogarnęła. I tu najbardziej smutne psisko, jakie tylko może być. Bo to moje psisko doskonale wie, że Pancia jedzie. Bo widzi tą walizkę, prawda? Cześć psisko, Pancia jedzie, wies. Będziesz szukała mnie jutro. Ona doskonale wie, co się dzieje. Także nie zdążyłam Wam również nagrać drugiej części filmu z AliExpress, więc ona się pojawi w przyszłym tygodniu. Dlatego tej strony pokoju Wam nie mogę pokazać, bo na stole wszystko leży. Wiem, że jutro przyjdzie jeszcze paczka z Golden Boxa. Także też ją będę nagrywała w przyszłym tygodniu. No i co? Zbieramy się. Mamy lekki poślizg. Mieliśmy wyjeżdżać o godzinie 11 w południe. Jest już 20 po 11. Mąż dzwonił, że będzie za jakieś 15 minut. No bo jak to u nas zawsze bywa, nigdy nie może być z górkę, zawsze musimy być elastyczni. Okazało się, że dzisiaj przyjeżdża nam wieźba dachowa, więc trzeba było po prostu porozkładać paletę, żeby oni to wszystko sobie porozkładali. I mąż już wraca, także ja w międzyczasie zdążyłam jeszcze zrobić zakupy dzieciakom, pozostawiać im wszystko, zaplanowałam obiady. W niedzielę jednak obiadu, pomimo że naszykowałam im obiad na niedzielę, idą do moich rodziców. Mama ich zaprosiła na kaneloni, więc bardzo chętnie na pewno pójdą i zjedzą. I tak, ojojoj, stół zaraz bym pokazała z rozłożonymi gadżetami. Dobra, ja się na razie z Wami rozłączam i widzimy się już pewnie tam pudełko, bo po zamówieniu przyszły mi dzisiaj syropy, a już nie mam gdzie tego wynosić. Więc teraz się już rozłączam i widzimy się później. Pewnie już troszkę z trasy Wam nagram i pokażę Wam, w jakim hotelu będziemy i jak będzie wyglądał nasz pokój. Mam nadzieję, że będę z niego zadowolona, bo nie ukrywam, że mam wobec niego pewne oczekiwania. Thank you.
Jesteśmy już w hotelu, jesteśmy już po kolacji. Tak jak widzieliście, na kolację były takie porcje, że po prostu połowy nawet nie zjadłam. Masakra, strasznie ogromne porcje. I może Wam pokażę, jak wygląda pokój. Tu mamy wejście do pokoju, dostaliśmy z 3 łóżkami, chyba dlatego, żeby zachować dystans. Tutaj mamy szafę. Oczywiście szafa ma półki od góry do dołu. Bardzo pakowne w przypadku przyjazdu na faktycznie 3 pełne łóżka. Tutaj mamy wiszącą część, ale fatalna jakość, bo światło ciemne. Mamy tutaj lusterko. Cześć! Także tak, jesteśmy w hotelu, to jest Resort Grand Limba. Tutaj mamy wieszaczki, mamy krzesełka. Tutaj mamy też półkę, myślałam, że tu jest lodówka, ale tu jest jednak półeczka, szuflada. 3 łóżka. Idziemy do łazienki. Łazienka bardzo ładna, bardzo elegancka, czyściutka. Mamy też kosmetyki. Także tak, i wiecie co najważniejsze? Mamy widok na góry z balkonu. Przepiękny jest widok, ale w hotelu jest strasznie dużo dzieci. Jest przynajmniej 3 grupy dzieci, plus jakaś jedna grupa pole dance. Także łażą dziewczyny w takich, wiecie, w takie, no, mocno figurowe i no i oczywiście zwracają na siebie uwagę, prawda? Bo jak łażą dziewczyny, brzuszki odsłonięte. Także tak, rozeznanie zrobiliśmy. Balkon Wam pokażę rano, jaki mamy widok. Miejmy nadzieję, że dzieci szybko pójdą spać, bo naprawdę jest sporo. Na stołówce się tak szybciutko zrobiło głośno, jak te dzieci poschodziły. Tak faktem są bardzo porozgraniczane. Stoły są w bardzo dalekich odległościach. O, już nawet mnie widać w oknie. Więc warunki sanitarne są zachowane, jeżeli chodzi o wymogi sanepidu. Sanepidowe czy sanitarne? Nie wiem. W każdym bądź razie tutaj mamy jeszcze ręczniczki. Widzę, że ręczników na basen nie ma, więc bardzo dobrze, że wziąłem. Chociaż nie jestem pewna, czy przypadkiem na basenie nie ma ręczników, bo pamiętam, że tam jak wchodziliśmy, to się zostawiało ręczniki zużyte, wrzucało się do kosza, a brało się świeże, więc chyba tutaj ręczniki basenowe są. No i tak, zjedliśmy już tą obiadokolację, wzięliśmy sobie wyprawiantowanie. Jest tutaj tak, że o godzinie 19:20 możemy zejść sobie na stołówkę. Jest wtedy szwedzki stół dla tych dzieci kolonijnych, dla tych zgrupowań, które tu są. I po tym, jak oni się zaopatrzą już w swoje jedzenie, my możemy sobie zrobić swoje wyprawiantowanie na następny dzień. Po prostu nie będzie rano nakryć dla nas. Więc bardzo fajnie, my już z tego skorzystaliśmy, zrobiliśmy sobie kanapki na jutro. Chociaż ja i tak wzięłam bardzo duży prowiant, ale o tym, jak spakuję plecak, to Wam później nagram. Więc na razie się z Wami żegnam. No i idziemy jutro na ten wołowiec. Pogoda dzisiaj sprawdzałam, zapowiada się fantastycznie, także super. Więc my dzisiaj się wcześniej kładziemy spać. Coś tu pewnie na powitanie sobie jeszcze dzisiaj chlapniemy, ale tak delikatnie. I idziemy spać, żeby jutro wstać, bo tak jak mówiłam wcześniej, ja wstaję o godzinie 4 z hakiem, żeby spakować plecak, ubrać się, przygotować, wypić spokojnie kawę na dole, załatwić wszystkie swoje potrzeby i spokojnie wyruszyć drogę. 5:30 wyjeżdżamy z hotelu i wyruszamy. Mamy nadzieję, że na 17:30 wrócimy z powrotem. No, miejmy nadzieję, że nam się uda tak szybko to obskoczyć w tą i z powrotem. Na Wołowiec mamy koło 5 godzin, 6 w górę, no i koło 4 godzin, 4,5 w dół. Także zobaczymy, jakie będziemy mieć tempo, jak to wszystko będzie wyglądać, jak dużo będziemy robić postojów i zdjęć i nagrywek, bo na to też schodzi. Idę ja, idzie mąż i idzie jedna osoba ze znajomych, a reszta zostaje, idą sobie na dolinę i się tam będą rozdzielać później na chwilę. I wieczorem się spotykamy, pewnie pójdziemy na basen, pewnie coś poimprezujemy. W niedzielę planujemy pojechać na gubałówkę, a następnego dnia, moment jeszcze, co my mamy, jutro jest piątek, w sobotę planujemy pójść nad morskie oko.
więc też fajnie. Jestem ciekawa, jaka będzie pogoda, bo niby jeszcze ma być ładnie, w niedzielę ma być gorzej, ale w niedzielę mąż mi obiecał, że zabierze mnie w końcu na kołacze i już sam dzisiaj wyszedł z taką propozycją, że musimy w niedzielę po wykwaterowaniu z hotelu pojechać na kołacze. Bo on już wie, że byliśmy już chyba 3 razy w Zakopanem i nie zjechaliśmy na Gubałówkę na kołacze, a wie, jak ja bardzo lubię kołacze, więc na pewno pojedziemy na kołacze. No i tak, co jeszcze dzisiaj będzie się działo? Zobaczymy. Mąż przyszedł z walizkami. Chyba mu muszę pomóc. O nie, on idzie ze wsparciem, nie ma to tamto. Także. Tak, mąż jeszcze ma spodnie, bo sobie zakupił i dzisiaj mu przyszły i odbierał je jeszcze w locie. Więc będzie jeszcze dzisiaj mierzymy. Zobaczymy, czy zrobi na wizji. Śmieje się, nie zrobi. Także tak, idą po resztę bagaży i do zobaczenia, do później. No i kochani, ja już jestem po pielęgnacji. Ogólnie skończyliśmy już posiadówki i narady, co, jak, gdzie, kiedy będziemy robić. Chciałam Wam nagrać ogólnie, jak pięknie wygląda wejście do hotelu, ale no niestety nie ma możliwości, bo jest bardzo ciemno i bardzo źle ogólnie widać, więc dzisiaj będzie krótko, jutro postaram się nagrać więcej. A dzisiaj już kładziemy się spać, mamy 22:40 i tak myślałam, że pójdę spać wcześniej, bo musimy wstać jednak o 4, ponieważ stąd do Doliny Chochołowskiej mamy ponad 30 minut drogi. My jesteśmy w okolicach Poronina, więc kawałeczek drogi stąd mamy i ja już się z Wami żegnam. Jutrzejszy pewnie vlog będzie dłuższy, bardziej ciekawy, bo idziemy na Wołowiec, więc podłączam cały sprzęt do ładowania, żeby mi nie padło. I tak ze sobą mam powerbanki, a rano Wam nagram, co pakuję do plecaka, co zabieramy ze sobą. Będą tam również słodycze, więc dla osób takich nieznoszących niezdrowych rzeczy, to nie zalecam początku, ponieważ my zawsze zabieramy również niezdrowe rzeczy, które nam dają moc w sumie na trasie. Więc ja się dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia jutro. Buziaczki.